Dzień dobry, uczniowie. Dzień dobry. Dzisiaj na lekcji porozmawiamy o zasadach bezpiecznego poruszania się na jezdni. Na początek pytanie, co trzeba... Mam dla was zagadkę. Kto z was powie mi w dwóch słowach, gdzie zbiór przepisów się chowa? Jak poruszać się po drodze? Ma samochód i przechodnie. I co czynić mają dzieci, kiedy jedzie Fiat naprzeciw? Ja odpowiem. Masz ochotę? Tak, to jest drogowy kotek. Jaki kotek, co ty pleciesz? Jak to? Sama słyszałam przecież. Może to drogowy korek, który zwie się też za todem. Kotek, korek i co jeszcze? Kto mi odpowie wreszcie? Kto otrzymać za nagrodę? Bo to jest drogowy kodeks. Zaraz sprawdzę, ile to przepisów znacie dotyczących ruchu drogowego. Na początek pytanie, co trzeba zrobić, gdy zamierzasz przejść ulicą? Na chodniku przystań bokiem, popatrz w lewo bystrym okiem, skieruj w prawo wzrok sokoli, potem w lewo spójrz powoli. Jezdnia wolna, więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie. A gdy jest sygnalizacja świetna? Niech każdy stanie przed skrzyżowaniem. Palą się światła, popatrz na nie. Światło zielone jak młode listki na drugą stronę zaprasza wszystkich. A światło żółte jak liść jesieni, spiesz się, bo ruch się zmieni. Światło czerwone jak mak, jak ogień, wszystkim przechodniom zamyka drogę. Świetnie! Teraz zagadka. Może wy mi odpowiecie. Stoją przy drogach na długich nogach, ale to nie maki. Nauczyć mogą, jak chodzić i jeździć. Drogowe, drogowe... Znaki! Czy wiecie, jakie mamy znaki drogowe? Wiele znaków jest drogowych, na nich auta, konie, krowy, motocykle, sarny, dzieci i samolot nawet leci. Są traktory, most złodzony oraz strzałki w różne strony. Jest parowóz, tramwaj, trąbka, raz w kółeczkach, raz w trójkątach. Choć obrazków dużo takich, trzeba znać drogowe znaki. Teraz właśnie sprawdzian macie. Czy na znakach już się znacie? Duże koła z brzegiem czerwonym, które widać z daleka od razu. Nie wolno, krzyczą głosem donośnym, bo to są znaki. Niebieskie koła z białą strzałką mówią donośnie, jedz jak ci kazał, bo to są znaki. Prostokąty oraz kwadraty z brzegiem niebieskim, choć bardzo dekoracyjne, służą nam informacji, bo to są znaki informacyjne. Egzamin zdany. Przerwa.
się na świecie, pierwsi w Europie. Dziękujemy klasie pierwszej za edukację drogową. Ja bym wam dał już prawo jazdy. Brawo, jeszcze raz. A tam spod namiotów słychać pyzy, gorące pyzy, gorące pyzy. Panie zapraszają do konsumpcji. A ja zapraszam panią Anię Paźnicką i jej zeróweczkę. Będzie montaż słowno-muzyczno-taneczny, krakowiaczek i górale.